Witam wszystkich najserdeczniej. Cały powiat wie odcinek 97. Wielki piątek dzisiaj mamy roku Pańskiego 2024 i ten wielki tydzień, mamy nadzieję, sfinalizujemy w wielką sobotę, czyli jutro, równie wielką piłką regionalną. Zanim powiemy o tym, co chcemy docelowo, czyli, czyli o tym, byśmy zapowiedzieli jak najlepiej mecze EUDK1 i EUDK2. To, może, takich kilka zdań, jeszcze wprowadzenia, swego rodzaju podsumowania i odniesienia się do tego, co się ostatnio wydarzyło. Rzecz numer jeden. Popularny gufi, czyli Bartek Radziwonka, został wybrany przez redakcję Sportsiedl.pl do regionalnej jedenastki. Weekendu i bardzo Bartkowi przy okazji gratulujemy tego wyróżnienia z tego co sobie zerknąłem w notatkach to jego drugie wyróżnienie tego typu, wcześniejsze było dawno temu bo gdzieś chyba w okolicach roku 2020 o ile się nie mylę natomiast to ostatnie w dużej mierze wybór ten wynikał z tego iż Bartek wybronił rzut karny w meczu z kolektywem choć trzeba przyznać, że nie był to zbyt wymagający dla niego mecz tego dnia, ponieważ aż tak wielu sytuacji kolektyw nie stworzył, aby Bartek mógł się wykazać choćby w 60-50% tak jak podczas meczu z Mazowią, Mińsk-Mazowiecki w finale Okręgowego Pucharu Polski. Jednak trzeba przyznać, że ta jedenastka no, jest swego rodzaju ukoronowaniem dla Bartka jego... Ostatniej postawy pod koniec jesieni i też chyba ogólnie w tych pierwszych kolejkach wiosny. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie kontynuowane. Faktem jest, że kiedy widzimy Gufiego na bramce, no to na pewno wszyscy sympatycy łosickiej piłki no, czują pewność, czują, że jest to gość, który wie, co robi, czuć, że jest to gość, który raczej nie zawali i raczej. Nie można się z jego strony spodziewać jakiejś mega wpadki danego dnia, danej kolejce, podczas danego meczu, i myślę, że to wyróżnienie jest uko ukoronowaniem jego pozycji, do której to dochodził sukcesywnie przez wiele, wiele długich tygodni. O czym to szeroko rozmawialiśmy na przełomie roku, kiedy to w sylwestrowym odcinku z Bartkiem pogadaliśmy na temat tego, jak z jego perspektywy wyglądał sezon i jego forma. Więc do tego odcinka zachęcam wszystkich, którzy są bardziej zainteresowani sylwetką popularnego Gufiego i jego piłkarskiej kariery. Rzecz numer dwa, o której chciałem wspomnieć. W minionym weekendzie, tak naprawdę, były dwa duże, wielkie wydarzenia w łosickiej piłce, moim zdaniem. Ogólnie zrobiłem na ten temat ankietę na Spotify i zachęcałem wszystkich w swojej Instagramowej storce do tego, aby wziąć udział w głosowaniu, które wystosowałem pod odcinkiem spotifyowym Cały Powiat wie numer 96 i tam można było zagłosować na wydarzenie weekendu w łosickiej piłce Twoim zdaniem. I, 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 i trzy, najważniejsze, trzy najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się właśnie tam w tamtym weekendzie, to według moich słuchaczy zero goli straconych w okręgówce i co do tego nie możemy mieć wątpliwości. Józio Chibowski w wyjściowej 11 ldk 2 i ja to w swoim podcaście w poprzednim odcinku tak naprawdę wspomniałem o tym i kilka zdań chyba powiedziałem i też zapowiedziałem, że przy okazji meczu jedynki opowiem o drugiej najważniejszej moim zdaniem rzeczy, jeżeli chodzi o Łódzką piłkę w minionych kolejkach, w minionym tym dwumeczu double headerze Amazonka Collective i tą drugą rzeczą, o której zapomniałem szerzej powiedzieć, był debiut w LO Damiana Podstawki. Yy, yy, może opowiem najpierw o tym, dlaczego zapomniałem o tym powiedzieć. Jeżeli, jeżeli, jeżeli prawdopodobnie tego nie zauważyliście, ale dla mnie tak naprawdę ostatnie odcinki to gigantyczna zmiana w sposobie nagrywania, bo raz że dodałem wizję, dzięki której mnie teraz macie możliwość obserwować. Nagrywam się telefonem w troszkę gorszej jakości, mógłbym w nieco lepszej, ale na razie chcę to potestować, jak to się będzie gryzło, czy, czy na to zerkacie i w ogóle, czy jest odsłon. Dzięki temu też więcej. Też dla mnie jest to coś fajniejszego, troszeczkę też jakiś tam level pół stopnia wyżej nagrywać się do wizji. Więc jeżeli nic się nie zmieni, to prawdopodobnie wszystkie odcinki podcastu Cały Powiat wie, będą nagrywane właśnie w takim formacie wideo, że stoję i gadam najzwyczajniej do kamerki i czasami zaglądając do kompa bądź, bądź stronę obiektywu, ale tak będzie to wyglądało. Druga rzecz jest taka, że zmieniłem sposób nagrywania pod względem przygotowywania się. Wcześniej moje podcasty nagrywałem w ten sposób, że siadałem i godzinę bądź półtorej bądź czasami pół, w zależności od tego, co, co chciałem powiedzieć, czy chciałem troszeczkę więcej czegoś wysułać, czy też mniej. Ogólnie starałem się zastanawiać przed wszystkimi podcastami, co ciekawego. Powiedzieć i tak naprawdę były one nagrywane w taki sposób, że czytałem notatkę. Oczywiście, Wy tego nie czuliście, że to jest czytane, bo ja to na... wszedłem na tyle, doszedłem do takiej wprawy na tyle dłużej, że nie było czuć tego, że ja to czytam, ale prawda była taka, że miałem... miałem dosyć dobrze sporządzoną notatkę i w zasadzie mogłem ją czytać od kropki do kropki, od zdania do zdania, i w ten sposób. Tak wyglądał odcinek, natomiast teraz no, przyszedłem level wyżej i tej notatki w zasadzie nie mam. Oprócz kilku otworzonych kart w przeglądarce: typu, typu relacja z meczem, składy, tabele, bo oczywiście tego no, nie jestem w stanie z głowy powiedzieć, ale w większości teraz, odcinki mówię z głowy, ale coś najważniejszego. To jest to, że scenariusz ogólnie odcinków mam z głowy. Dzisiaj tak sobie troszeczkę rozpisałem, żeby nie zapomnieć o niczym. Ale, ale ta rozpiska w porównaniu do tej, które tworzyłem wcześniej, jeszcze w tamtym roku, to tak naprawdę, no 20% do 100, więc ta notateczka, którą teraz mam szczątkowa i na którą czasem będę spoglądał, omija takie poboczne rzeczy i. Jedną z takich rzeczy, no dosyć istotnych wbrew pozorom, ale które mi umknęły, była, był właśnie ten debiut Damiana Podstawki w Lidze Okręgowej. No i co chciałbym na temat tego debiutu powiedzieć? Oczywiście ogólnie jestem mega zadowolony, że ten chłopak złapał minuty w okręgówce. Już mi się nie chce sprawdzać, która to była minuta, ale to 70, któraś chyba była i tych kilkanaście minut. Na boisku w Oleśnicy Damian złapał. Historia wygląda tak, że docelowo miał to być zupełnie inny zawodnik. Z tego co się dowiedziałem, miał to, był, miał to być Kacper Szymaniuk, który dzień wcześniej naprawdę fajną zmianę dał z Amazonką. I widać, widać było, że ten gość jest pod grą. Widać było, że. No, ma w sobie jakość, i może, może i to jest ten moment, gdzie może być do jedynki gdzieś tam dokoptowany. Natomiast Kacper podobno dał trenerowi Izdebskiemu informację, że, że nie czuje się dyspozycyjnie pod względem zdrowotnym, i w związku z tym no, do kadry meczowej na, na mecz z kolektywem wskoczył Damian. I tak się ułożyło, bo różnie też się te mecze układają. Czasami gdzieś się bierze tych ludzi na wyjazd, ale gra jest stykowa, do końca nie wiadomo jak ten wynik będzie wyglądał i co się wydarzy. I wtedy ci zawodnicy z ławki, no, mogą wejść na zaledwie tych kilka minut, o ile w ogóle może im się udać nie wejść. Natomiast tutaj, no, mecz się tak potoczył, że dosyć łatwo się udało w tej drugiej połowie, na przestrzeni kilkunastu minut, ten kolektyw, no. Nie chcę powiedzieć zgładzić, ale no załatwić na tyle, by nie byli w stanie już do meczu wrócić I w tym tak zwanym garbage time, jak się mówi w slangu NBA Czyli no takim śmieciowym czasie w tej końcówce, kiedy już nic się nie wydarzy Wchodzą gdzieś tam zawodnicy drugiej, trzecie, drugiego, trzeciego składu, gdzieś tam głębszej rotacji To w tym garbage time w Oleśnicy pojawił się Damian i, yy, I cóż, i miał przede wszystkim okazję, dzięki której mógł trafić i jeszcze podwyższyć ten wynik. No tym razem się nie udało, natomiast widać było, że jest aktywny, widać było, że się chce pokazać i widać było, że się cieszy, iż jest już tak naprawdę pełnoprawnym członkiem tej grupy okręgówkowej, ekipy wyjazdowej, która tego dnia się woleśnicy zameldowała, zwyciężyła. I miała przyjemność zrobić sobie fotkę na koniec spotkania z radością, zabierając przy okazji trzy punkty do autobusu zmierzającego w stronę Łosić. Także ja się bardzo cieszę, że Damian zadebiutował. Myślałem, że to się odbędzie później, ale, ale że to się wydarzyło tak szybko, no to fajnie. Tym bardziej, iż ten temat poruszyliśmy też w jednym z odcinków, w którym to Damiana gościłem bodaj trzy odcinki temu, kiedy to zapowiadaliśmy. Wydarzenia w klasie B przed meczem z Amazonką odsyłam, oczywiście, do tego odcinka. Orzeł, Party. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bardzo mnie cieszy to, że wielu z Was słucha. Słucha na tyle wnikliwie, by czasem się zreflektować i gdzieś mi odpisać, i poprawić mnie na messengerze bądź SMS-em. Bądź gdzieś tam w rozmowach, wymieniając się ze, mnie, ze mną przemyśleniami na temat moich odcinków. Prawda jest taka, powiem szczerze, że czasami najzwyczajniej w świecie coś mi się zdarza chlapnąć, bo wy prawdopodobnie tego nie macie, bo się przypuszczam w większości nie nagrywacie do mikrofonu i nie odsłuchujecie tego, ale kiedy to się mówi, niektóre zdania i wypowiada niektóre kwestie, to w ogóle. Nie czuję z tyłu głowy, że gdzieś się mylę, że gdzieś się przejęzyczam i gdzieś robię błąd, natomiast kiedy później tego odsłuchuję, to faktycznie słychać, że tutaj gdzieś mówię starszy zamiast młodszy. Tutaj jeszcze coś mylę i w ogóle yy, takie, takie rzeczy no, będą się zdarzać. Tym bardziej, że teraz kiedy nagrywam wideo, to już nie mam za bardzo. Yy, może i bym miał, ale to dla mnie wiązałoby się z dodatkową robotą gdzieś kreślenie tego wszystkiego i nagrywanie i dublowanie i cięcie natomiast teraz tak będę się stawał na jeden strzał nagrywać jak tutaj staję i mówię do końca to tak mniej więcej tak mniej więcej to się wszystko nagra i później będzie dla was do odtworzenia natomiast do czego zmierzam zmierzam do tego że jeden ze słuchaczy napisał mi a mianowicie to był trener izdebski który słusznie zwrócił mi uwagę na temat Wieku zawodników debiutantów w drużynie EDK i trener miał rację, bo pomyliłem się w ostatnim odcinku, wymieniając najmłodszych chłopaków, którzy zadebiutowali w piłkarskiej organizacji EDK Usice. I e, prawda jest taka, że ja wymieniłem Kamila Kasieniuka jako tego najmłodszego, ale prawda jest taka, że tym najmłodszym chłopakiem jest Kuba Głuchowski. I tutaj wskakuje wam plansza, jak to wygląda, żebyście sobie zerknęli. Na czym polega historia i dlaczego się pomyliłem w tym przypadku? Otóż pomyliłem się, dlatego że w tych protokołach meczowych jest tak dziwnie, że, 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 że już nie pamiętam, czy to jest dzień pierwszy, czy. Chyba jest miesiąc pierwszy, a dzień jest drugi i ja ten dzień wziąłem za, za miesiąc i myślałem, że Kuba urodził się. 11 kwietnia, natomiast w rzeczywistości on się urodził 4 listopada roku 2022, a y, oczywiście roku 2002, a tych kilka miesięcy no, robi ekstremalnie dużą różnicę w tym rachunku i w ogólnie, i w ogólnie tym, co, y, tym, jak później wygląda to, który z chłopaków no, miał tych miesięcy mniej, który miał więcej. Także widzimy teraz na planszy, jak to wygląda. Kuba Głuchowski w meczu z Watrą Mrozy w 2018 roku miał 15 lat, 9 miesięcy i 21 dni. I o tych półtora no, miesiąca był młodszy od y, Kamila Kasieniuka, który miał 11 miesięcy i 2 dni w meczu, kiedy z Wichrem Sadowne. Rozgrywał swój debiut wówczas w klasie B w roku 2022. Jakub Wyrzykowski i Szymon Domański są drugimi e, zgodnie z tą klasyfikacją i zgodnie z powiedzmy liczbą porządkową numer 3 i numer 4 pod względem tego, kto w historii piłkarskiej organizacji Eudeka Łusice zadebiutował w seniorskiej piłce jako najmłodszy zawodnik, niemniej tym chłopakom wszystkim gratulujemy, bo to jest naprawdę fajna i super rzecz. W, w być w tym klubie 15 grającym no nie dość, że w seniorskiej piłce, to jeszcze w tak wspaniałej organizacji, jaką jest EUDK. A dla Kuby, no gratulacje podwójne i trochę mi głupio, powiem szczerze, tym bardziej, iż wiem, że Kuba słucha podcastów, jest, no można powiedzieć, przyjacielem podcastu, cały powiat wie, a ja tutaj tak zdeprecjonowałem jego. Jego wyczyn, choć powiem Wam przyznam szczerze, jak kiedyś się oglądało te mecze w 2018 roku, to widać było, że Kuba jest młody, ale już fizycznie, że tak powiem, całkiem nieźle dojeżdżał do, do tych warunków b -klasowych. i tak, tak mogło mi to gdzieś umknąć, że był aż tak młody wówczas, bo nie wyglądał na takiego młodego, trzeba, trzeba przyznać, a jednak no. Najmłodszy w klubie był w historii w tym momencie, w tych czasach i w, tych, w tej rzeczywistości wówczas zawiązującej się drużyny łusickiej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to sprostowanie. I oczywiście zachęcam Was najserdeczniej, jak coś usłyszycie, że coś przekręcam bądź mówię źle. Możecie pisać i będziemy to prostować na łamach odcinków kolejnych. I przejdźmy może do tego, o czym chcieliśmy tak naprawdę pogadać dzisiaj w ten Wielki Piątek. O tym, co się wydarzy jutro, czyli Ełdyka, Łusice, Podlasie, dwa sokołów podlaski. Tenże zacny i wspaniały mecz ze Święconką w Okręgówce, zaraz po tym, jak zaniesiemy jajka do kościołów, by poświęcić wielkanocne pokarmy, no to meldujemy się oczywiście w Łusicach. Sobota 30 marca o godzinie 11:00. No, i cóż, co, jakie ja mam przemyślenia co do tego meczu? Pierwsza rzecz jest taka, iż, iż przychodzi mi do głowy, że w Sokołowie raczej ta druga drużyna no, schodzi gdzieś tam na, na drugi, trzeci plan, a najważniejsze jest to, co się dzieje z drużyną pierwszą, a w tej drużynie. No, całkiem sporo się działo na przestrzeni ostatniego tygodnia w sumie tygodni bo Podlasie, Sokołów Podlaski, broni się przed spadkiem z piątej ligi. Broni się i jednym z, z czynników, jednym z ruchów mających za zadanie uratować Podlasie na poziomie wojewódzkim było ostatnio zwolnienie trenera. Zwolnienie trenera Mroczka, który to prowadził Sokołów od początku obecnego sezonu, czyli od końcówki czerwca 2023, czy tam od początku licea, jak zwał tak zwał. No i trenera Mroczka zastąpił Piotr Kordas, trener znany swego czasu prowadzący w Siedleckiej Okręgówce Płomień dwa dęby wielkie, i nie chcę czegoś tutaj przekręcić, ale to chyba oni wtedy z tym trenerem właśnie na ławce wygrali baraże z okręgówką płocką. I naprawdę, Płomień dwójka to była fajna wówczas ekipa do, do oglądania. I też trener Kordas no swego rodzaju kolorytu dodawał tej drużynie, bo był to jedyny. Być może w całym regionie, a być może jeden z nielicznych, o ile nie jedyny w województwie, który no w garniturze i w takim ogólnie w koszuli, bardzo eleganckim ubraniu zawsze meldował się na meczu, co dodawało też klimatu meczom płomienia, bo raz że ci kibice, słynni, którzy naprawdę dodawali swego czasu ogromnej atmosfery na meczach tej drużyny, jeszcze ten trener Cordas, jeszcze drużyna całkiem widowiskowo i całkiem fajnie w Siedleckiej Okręgówce grająca i to był taki, to była taka kolorowa drużyna, na którą z przyjemnością można się było wybrać i właśnie ten trener ze swoimi talentami został ściągnięty do Sokołowa i efekt nowej miotły widać, że zadziałał, bo dzisiaj udało się wysoko wygrać właśnie ze wspomnianym płomieniem i przy okazji Wielkiego Piątku o 16 Sokołów rozbiło płomień z tego co widziałem na fanpage'u Podlasia było 5-0 w 50. którejś minucie. Nie wiem, jak się ten mecz ogólnie zakończył, ale raczej wysokie zwycięstwo, i raczej, raczej, no, raczej, raczej Podlasie wydaje się, że może dzięki temu zwycięstwu jakoś raz-że podbudować morale, dwa, trochę poprawić sytuację w tabeli, a trzy, trzy, no, mieć lepszy horyzont na to, co będzie się działo w następnych kolejkach gier. A wracając do Podlasia, dwa sokołów. No w kontekście tego meczu pojawiło się jedno takie przemyślenie. Gdzieś tam do mnie dotarło, że być może, czemu by nie mógłby zagrać Mateusz Omieciuch w barwach Podlasia, dwa sokołów, w związku z tym, że czerwoną kartkę dostał za dwie żółte, ale ten temat jest już nieaktualny, bo raz, że widocznie te dwie żółte to nie były kartki numer 3 i 4, które kasowałyby go na kolejny mecz w Podlasiu Sokołów 2 i wówczas mając pauzę mógłby być gdzieś tam rozpatrywany do grania w jedynce, w dwójce przepraszam. Natomiast dzisiaj widać było, że w 60. którejś minucie strzelił bramkę o Mieciuch, więc wyszedł też w pierwszej 11, więc ma ponad 45 minut rozegranych, ponad tę połówkę regulaminową i jest wykasowany. Już teraz na mecz rezerw jutrzejszy. No i raczej go nie zobaczymy. Jakieś spady być może z jedynki będą, ale nie liczyłbym na to, by gdzieś tam jakimś rewelacyjnym składem pojawili się w wielką sobotę na wyjeździe. Tym bardziej, że choćby z tego co widziałem, jakoś na przykład na meczu z pogonią dwójką dosiedlec, choćby też nie powalał ich składy wyjazdowy jakąś licznością i silną mobilizacją. jakimby składem nie przyjechali, mogą być drużyną groźną. Wydaje mi się, że nie będą aż tacy dobrzy, jak byli jesienią, kiedy dosłownie klepali i, i obudowali Eudek na, na połowie właśnie bronionej przez Łusiczan. Mega dobrze wtedy Sokołów dwójka wyglądał i sobie tak pomyślałem, kurde, oni będą walczyć o miejsca 3-4, być może 2, numer 2, natomiast rzeczywistość ligowa trochę ich zweryfikowała i szczerze mówiąc to nie wiem, jakim oni się jutro składem pojawią, na co ich będzie stać. Jedno jest pewne, nie można ich lekceważyć, nie można ich lekceważyć, bo te mecze w wykonaniu Eudeku Wielkosobotnie naprawdę wyglądały różnie i tutaj prezentuję Wam Planszę, którą przygotowałem też, odc... też na ten odcinek. Ligowa święconka pod tytułem Wielka Sobota w wykonaniu Eudy Kałosice. I cóż, jak na razie ta Wielka Sobota no to nie była za bardzo kolorowa, nie licząc jednego roku. 2019, porażka z Iskrą Kotuń w klasie B w 2020 Runda wiosenna została wykasowana ze względu na pandemię i mecz z Tajfunem typory, który miał się docelowo odbyć w Jartyporach w Wielką Sobotę. W tą wielkotygodniową kolejkę, tak to ujmę, no nie odbył się w ogóle. Z mecz z Grodziskiem Krzymosze w 2021. Wówczas były te różne zagrożenia pandemiczne i tego typu historie. I pierwszą kolejkę wiosenną udało się rozegrać. Później następne dwie czy trzy kolejki no, były przeniesione na czerwiec i było też sporo zamieszania i różnych, różnych gali-matiasów. I ten mecz z Grodziskiem Krzymosze docelowo rozegrano w maju, w Krzymoszach wówczas. I tej wielkosobotniej kolejki też nie było. Tak naprawdę jedyny mecz w Wielką Sobotę, który udał się Łosicom LDK w historii tej organizacji to 5-0 z Promnikiem Gończyce, na którym to meczu byłem, gdzieś gdzieś w internecie są zdjęcia, jest relacja z tego spotkania, pisałem o tym na Życiu Siedleckim, 16 kwietnia to się wydarzyło, wówczas 2022 i to był bardzo dobry mecz w wykonaniu podopiecznych Jacka Izdebskiego. I w zeszłym roku co się działo? 1-6 z Małkinią. Naprawdę grubo, naprawdę, naprawdę była to wielka sobota cudów, bo jeszcze coś tam chyba w tamtej kolejce się wydarzyło, ale wysoka przegrana Łosic z Małkinią. To była naprawdę gruba, gruba rzecz wówczas. Eudek tak naprawdę też stoi u progu tego, by wykręcić fajną, być może jedno z najlepszych w historii organizacji, yy, jedno z najlepszych w historii organizacji yy, yy, trzymeczowych, yy, że tak powiem, odcinków. Mam tu na myśli trzy mecze, trzy pierwsze mecze rundy wiosennej w tymże przypadku. I rzućmy okiem, jak to wyglądało w ostatnich latach, jak otwierał rundę wiosenną. Eudek w swoich klasach rozgrywkowych, w których grał. Rok 2019 nie powalał. Jeden ze słabszych, a tak naprawdę najsłabsza runda wiosenna w wykonaniu, początek rundy wiosennej w wykonaniu Eudeka. I tak patrząc na te wyniki, aż dziw bierze, że udało się awansować po tych wynikach, bo było to 2-2 z Gończycami. Porażka z Liwią Łochów. I też porażka na wyjeździe z Iskrą Kotuń. W 2020 roku runda wiosenna się nie odbyła. W 2021 no, troszeczkę to było pogmatwane, tak jak wspominałem, bo w pierwszej kolejce ligowej udało się wygrać z Jutrzenką, później porażka z Gołąbkiem gdzieś tam pod koniec kwietnia i później też porażka z Tęczą Korczew. Tęczą Korczew 3 do 2. I, I nie była to powalająca, nie był to powalający start w klasie A, natomiast to, co się wydarzyło rok później, w roku 2022, no to był tak naprawdę marsz już po mistrzostwo marsz po status najlepszej drużyny w tej lidze i marsz po awans. I zaczę, zaczęło się 16-11, jeżeli chodzi o bramki 3 zwycięstwa. I były to zwycięstwa stęczą Stanisławów Wichrem Sadowne i Promnikiem Gończyce. Los sprawił, że były to trzy mecze domowe, trzy mecze z nie najbardziej klasowymi drużynami, nawet jak na standardy ówczesnej klasy A i było to najlepsze otwarcie wiosny w wykonaniu drużyny UDK i rok 2023 w zeszłym roku dobrze pamiętamy naprawdę całkiem fajne mecze, bo Zwycięstwo z mega trudnym przeciwnikiem, watrum rozy na wyjeździe, później pogrom czarnych w mielniku i później z buczyn 1 do 1 ostatecznie 8-2. I cóż, łosiczanie mają, mają szansę poprawić ten wynik pod względem zarówno bramek na plus, jak i tych bramek straconych, bo jak na razie udało się stracić, nie udało się, a w zasadzie udało się nie stracić żadnej bramki. W tej rundzie wiosennej. Po dwóch meczach mamy bilans 8-0. I miejmy nadzieję, że chłopaki Izdebskiego wykręcą. Lepszy trójmecz na otwarcie niż to, co było w roku. W roku minionym. No i cóż, mam nadzieję, że uda się wygrać. Mam nadzieję, że uda się wygrać przekonująco bez straty bramki. Ale też mam nadzieję, że uda się troszeczkę, choćby punkcik, choćby dwa, odrobić do kogokolwiek z czołowej czwórki. Bo tak naprawdę, przy tych fajnych meczach pierwszych, przy zwycięstwie z czarnymi i przy zwycięstwie z kolektywem, najsmutniejsze jest to, że żadna drużyna z czołówki nie straciła punktu. I czy to się wydarzy, wydarzy w tej kolejce, szczerze w to też powiem, że wątpię. Fajnie by było, natomiast natomiast, no będzie o to trudno, chyba, chyba najszybciej o to będzie, niestety, w kolejce w kolejce 20, czyli za dwie kolejki, kiedy Vectra zagra z Fenixem. I wtedy to się może wydarzyć, a na pewno się wydarzy, bo nie będzie tak, że obie drużyny zgarnią po trzy punkty. Natomiast jak to się przedstawia w kolejce tej? Pierwsza rzecz jest taka, iż może wytypujmy jaki tu będzie mecz Jaki tu będzie wynik UDK pod Podlasie, Dwa Sokołów Obstawiam, obstawiam 2-0 dla Eudeka. I co tu jeszcze gra Jastrząb, Żeliszew, Orzeł, Unin No Orzeł ostatnio wygrał Jastrząb, Jastrząb Porażka z Żelechowem I chyba no jak na razie Jastrząb Nie góruje za bardzo Zero zwycięstw w tej rundzie Zero zwycięstw w tej rundzie, ale może teraz się uda wygrać. Ale teraz może uda się jakieś punkty skubnąć, no i liczę tu na Jastrzębia wreszcie 3-2 Promnik Gończyce Czarni Węgrów. Numer no za 6 punktów na dole tabeli, hmm, ale myślę, że Czarni to wygrają. 1-2 Po siedlce, kolektyw Oleśnica. No tutaj ten mecz się rozegrał w ostatnią środę. Przy sztucznym oświetleniu w Siedlcach i Pogoń dwójka zrobiła sobie taki troszeczkę intensywniejszy trening, wygrywając z kolektywem 6 do 0. Historia związana z tym meczem jest taka, że w 30 którejś minucie podobno zgasło światło w Siedlcach i trzeba było kilka minut czekać na to, aż mecz zostanie wznowiony z powodu braku oświetlenia. Krążą na mieście głosy, że to prezydent Andrzej Sitnik wyłączył, Oświetlenie widząc, jak sobie kolektyw radzi w tym sezonie jak na razie a raz, radzi sobie ta ekipa no druzgocąco słabo, bo są mają bilans 10 mają bilans 14,1, a w zasadzie 1-14, jedna bramka stracona. Jedna bramka strzelona, 14 straconych i to jest to jest no, grubo. No i cóż, przejdźmy dalej. Zobaczmy, kto będzie tutaj jeszcze grał Gołąbek Małkinia. No, bardzo bym sobie życzył Turemisu, bardzo bym chciała, by Małkinia coś uszczknęła. Ale szczerze w to wątpię, że z rozpędzonym Gołąbkiem coś będą w stanie ugrać. I raczej 3-1 dla Gołąbka. Vectra z buczyn, Sęb, żelechów. Też nie liczę tutaj na, na jakiś rewelacyjny występ żelechowa, który się nie popisał z Feniksem u siebie. No, i będzie 3-1. 3-1 dla Wektry, Feniks Siennica, hutnik, huta Czechy. Całkiem nieźle się prezentujący w tym roku hutnik, gdzieś tam będący nawet w czołówce po trzech spotkaniach, sześć punktów, mający na koncie, ale też sobie niestety nie poradzi z Siennicą tego dnia, i będzie 4-1 dla Feniksa. Tak typuje. Więc, więc, no może być fajny początek łosi, ale niestety też może być to, że punkt, ilość punktów, którą uda się odrobić do czołówki na przestrzeni trzech meczów, będzie wynosiła zero. Ale poczekajmy, co się wydarzy. i A jeszcze wspomnę o meczu z Ryf sobolew, jabłonianka. Jabłonianka wreszcie wygrała, tym razem w sobolewie, a w zasadzie dopiero, dopiero wreszcie w sobolewie, 1 do 2. Gratulacje! Na koniec, jeszcze króciutko na temat B klasy. Zaraz po tym, jak się skończy meczu deku z Podlasiem 2, to trener i, i zawodnicy ładują się. Oczywiście nie ci sami, co grali w okręgówce, tylko przypuszczam, że inni ładują się do autobusu i jadą na. Na święconkę do Andrzejewa i trochę mi żal tych chłopaków, bo naprawdę mają ciężki ten terminarz na początku. Raz, że Amazonka, na dzień dobry. Dwa, że Andrzejewo, też bardzo trudne. Wyjazd, Wielka Sobota. No, może być trudno i, 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 i nie wiem, czy to się uda wygrać. Prawdopodobnie nie. Wygrana byłaby jakąś mega sensacją. Remis byłby dobry, ale wydaje mi się, że tutaj no Andrzejewo będzie lepsze. Będzie lepsze i wygra pewnie z 2-1 tego dnia. Ale kibicuję chłopakom z dwójki, bo prawda jest taka, że w meczu z tą wielką trójką na sam początek no trzeba coś wygrać, trzeba zebrać jakieś punkty, żeby. Jeszcze uratować ten sezon w kontekście walki o awans, bo tak naprawdę jesień na dobrą sprawę rozpędziła tą wygrana, ta wygrana z Amazonką i, i remis z Andrzejewem, no też był spoko. No i tutaj te cztery, a nawet trzy, trzy, to minimum w tych najbliższych dwóch meczach, no trzeba zdobyć, aby gdzieś tam się przeżyć i utrzymać. No i będzie mega ciężko, choć liczymy, liczymy na chłopaków, że coś powalczą, że pokażą ząb, że zbiorą doświadczenie i że coś się ciekawego wydarzy. Sytuacja w B-klasie jest o tyle dziwna, że teraz dwie drużyny pauzują, które w praktyce mogłyby zagrać ze sobą mecz, ale te kolejki są tak ułożone, że mecze tych zainteresowanych drużyn, które pauzują, no są w kolejkach następnych i tak jak Niwa teraz z za ręby pauzuje, to równie dobrze by w sumie mogła zagrać ten mecz, gdyby się dogadali, bo Grają, ich mecz jest w terminarzu kolejkę później, ale, ale no faktem jest, że, w, że teraz pauzują dwie drużyny i to jest troszeczkę dziwne. Natomiast z tych co grają to tak, Błękitni Stoczek, Tęcza, Korczew. No i tutaj nie widzę, nie widzę innego wyniku niż zwycięstwo Stoczka. Tęcza ma chyba już dwa walkowery, więc... Pasowałoby tutaj się nie wybrać przy Wielkiej Sobocie gdzieś do stoczka. Natomiast no, będą musieli, jeżeli chcą się uratować w rozgrywkach i nie zostać wyrzuceni. Więc 5-0 dla stoczka Lux Żakta, Olimpia Latowicz. 4-1 dla Żakty. Jutrzenka cegów, sęp po gąsiedlce. Tutaj będzie zwycięstwo. Jutrzenki 4-1. I mamy wielki hitor w sterdyni. Zorza Sterdynia, Amazonka Wiśniew. No z chęcią bym sobie zobaczył ten mecz. Jestem ciekaw, jak to się rozstrzygnie. I, 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 I co tutaj typuje? Typuje zwycięstwo Zorzy jednak tego dnia raz, że mega mocny skład. Kogoś tam dorzucili jeszcze do kadry. Choć Amazonka przypuszczam, no na pewno bardzo zmobilizowana i nie odpuści i nie pozwoli na to, by zaprzepaścić aktualny dorobek i aby zaprzepaścić szansę do tego, by fajnie się wprowadzić do tej wiosny po zwycięstwie z Zeudekiem na trudnym terenie w Łosicach, więc myślę, że potraktują i tutaj będą, będą no iskry się sypać, będzie iskrzyło, będzie grzmiało. I będzie, przypuszczam, dobry mecz i nie zazdroszczę naprawdę sędziemu, który będzie musiał no, się zmagać tutaj w Wielką Sobotę z tym, z tym tematem. Ale obstawiam zwycięstwo Zorzy 3-2. No i tak bym to widział w tej kolejce klasy B. I w zasadzie to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za odsłuchy. Widzimy się jutro na spotkaniu EUDeku z Podlasiem dwójką. I to by było na tyle. Jeszcze życzę wszystkim przy okazji, słuchaczom, widzom śledzącym moją twórczość, śledzącym, nie wiem, regionalną piłkę i, i łosicką piłkę szeroko pojętą. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Dużo zdrowia, szczęścia, miło spędzonych chwil w gronie rodzinnym, odcięcia głowy od... Od świata cyfrowego, od świata gonitwy i od świata trosk, tylko po to, by usiąść, zastanowić się i, i, do, i pokusić o jakąś refleksję na temat tego, jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasza codzienność i jak wygląda to, abyśmy chcieli, by wyglądało to w najbliższym. Czasie, także z całego serca wszystkiego dobrego przy okazji świąt Wielkiej Nocy i zmartwychwstania Chrystusa, które to już niebawem i to by było na tyle. gry bang, blau, do usłyszenia po świętach. Pozdrawiam, Kamilo. Jeżeli podoba Ci się moja robota, możesz zachęcić mnie do dalszego działania, stawiając symboliczną kawkę w serwisie bajkof.tu. Nie obrażę się, jak zasubskrybujesz mnie na YouTube bądź Spotify i będziesz obserwował moje społecznościówki. Dzięki.